Halo, cześć, witajcie, co znowu Ryfek? Witam was w kolejnym Majzaku, który... Jezu, jak jestem spompowany tu do nagrywania, bo nagrywam... Tak samo jak nagrywałem ostatni odcinek Zori, czyli na stojąco. Ciekawie będzie, zobaczymy jak wyjdzie. Mam nowego moda, Arena Mode, zobaczymy co to jest. Dosyć ciekawy mod, z tego co tak słyszałem już parę odcinków temu. Niektórzy widzowie go polecali. Na Grid Mode będziemy mieli teraz walkę z falami przeciwników i będziemy mogli sobie wybierać itemy po kolei, jeden z pięciu, jaki chcemy. Co ciekawe, jak szukałem tego moda, wpisałem sobie tam Arena Mode, ale zanim wpisałem, zanim tam zacząłem szukać, ekran polecanych modów mi przeskoczył jeden w prawo i nagle ukazał mi się mod, który się nazywa Ryfek. I taki po prostu bardzo duży Ryfek, nic więcej. Czytałem opis. Ten mod podmienia teksturę fistuli na moją buzię, więc czemu nie, zagrajmy. Ja chcę kim grać, chyba Judasem mi się wydaje na Arena modzie. Zobaczymy jak to wyjdzie, czemu się różni tak i tak. Arena z wykrzyknikiem, oczywiście, że tak. Lecimy. Cieszę się, że ja po pierwsze o tym modzie totalnie nic nie wiedziałem. A i tak widzowie już... Jezu, ja mam zdrowie, skąd ja mam tyle zdrowia na Judasie? Widzowie i tak już pościągali go i mówili, że jest git. Z tych itemów, co bym wziął? Cambion Conception, zdecydowanie. Incubus. Zdecydowanie. D8 może być ciekawe, jeżeli będzie dużo fal przeciwników. No D8 mi może rozgrywkę zrobić całą, szczerze mówiąc. A chyba z tego pokoju nie wychodzę. Więc jak to odpalę raz tak i zostanę przy tym, zobaczymy jak wyjdzie. Cancer, oczywiście, że tak. Z tych czterech najlepszy item, efekt Wafera. Nie wiem, jak silni tu będą przeciwnicy. Te itemy są dosyć słabe, ale mogę zrobić tak. Straszne statystyki, nie chcę takich. 9V. Zmieniamy jeszcze raz. No, wróciły praktycznie standardowe. To jest All Stats Up i Tier Delay, więc oczywiście biorę Capricorna. Ile tych itemów? 10 itemów chyba biorę na start. Z tych wziąłbym Dry Baby. Znowu technology. Dolar. Pierwszy raz dolara od dawna widzę. No ale nie no, z tych wziąłbym Sworn Protectora. Szczerze mówiąc, wolałbym żadnego z tego, z tych itemów nie brać. Ale jeżeli miałbym już cokolwiek, no już wezmę tego cenzera, mimo że za nim nie przepadam, naprawdę. No i tutaj zwiększone obrażenia, zwiększone tirsy, nic innego mi się wydaje. Chyba to byłby ostatni item, tak jest. Hard Mode. Nie wiem, czym się różni Hard Mode od zwykłego. Hard Mode to jest chyba, że przeciwnicy mają dwa razy więcej zdrowia, zadają dwa razy więcej obrażeń i zadają obrażenia kontaktowe wszyscy. Niech będzie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Lecimy. I niestety efekt Book of Belial nie działa. Jezu, jaka muza głośna. Zaczekajcie. Nie, no to jest przesada. Boże, porąbało ich. O, może tak zostawię i wrócę głośnością gry na odpowiedni poziom. Jak, przepraszam, tak mi to w bębenka eksplodowało od razu. O, może na dwójce niech będzie i lecimy. Ja podgłoszę sobie grę, bo ściszyłem ją strasznie. No i, o Jezu, dobra, to już lecimy od razu, od samego początku, może być. O tyle jest dobrze, że nawet jeżeli ten hard mode zwiększa obrażenia zadawane przez przeciwników, to ja mam cancer, czyli ja w tym pokoju mam non-stop obrażenia maksymalne możliwe do otrzymania na poziomie pół serduszka, więc jest git. Poprawię się trochę, mówię. Na stojaka się bardzo ciekawie gra. W końcu korzystam z tego biurka jakoś i rzeczywiście... Aha, ja mogę po prostu przywoływać ich non-stop. Chyba tak. Co? To jest przeciwnik? Tak, to jest przeciwnik. Chryste, panie, silny. Się wydaje. Mogę go zabić normalnie, tylko... Znaczy, obrażenia otrzymuję, więc wydaje mi się, że jestem w stanie go zabić, ale... Do łatwych nie należy. Ciekawe, czy będę miał jeszcze możliwość później zdobywania kolejnych itemów. Czy to już jest wszystko... Na co mogę liczyć? Tak naprawdę tu jestem bezpieczny za Dry Baby. To jest jako boss liczone! To ma normalnie obrażenia jak boss na dole. Okej. Okay. Tego nie skumałem. No powiem wam, że dużo tych fal minie zanim będę mógł użyć znowu mojego D8. Trochę słabo. Ale wydaje mi się, że jakbyśmy na takim trybie dostali dosyć szybko
Znaczy ja dosyć szybko. Jako jeden z tych 10 startowych itemów byśmy dostali item generujący zdrowie w stylu Maw of the Void. To nie jest żaden problem chyba. Chociaż nie jest może też, że jakiś specjalnie dużo przeciwników, więc generacji zdrowia jakiejś bardzo dużej też nie będzie. Poza tym, to jest dopiero fala druga. Fal jest podobno 20. I fala 20 jest naprawdę mega trudna. No, zobaczymy. Ja tutaj postaram się tego Dry Baby użyć. Oj, super, nie mam zasięgu. Zróbmy to tak. Ała. Nie tak to miało wyglądać, ale teraz już jestem bezpieczny. Dziwny jest ten przeciwnik, dosyć silny. I nie wiem, czy nie chcę, czy chcę używać po raz kolejny D8. No, postaram się dostać lepsze statystyki, zobaczymy. Użyjmy D8. Albo i nie, co jest? Nie rozumiem. O, dobra, jeszcze raz musiałem wejść, się zbugowało. Używamy D8. Gorsze tirsy, lepsze obrażenia. Straszny speed. Straszny speed. Oczywiście statystyki do zmiany czym prędzej. Plus jest jedyny taki, że mimo, że Cenzara nie lubię, to przy takim speedzie, no, pomaga. Ja nie miałbym jak uniknąć tak naprawdę obrażeń od jakichś przeciwników, którzy mnie gonią na przykład. Jakby nie on. I muszę koniecznie uważać na wszystkich przeciwników, którzy standardowo nie zadawali obrażeń kontaktowych, do których można było się przytulić, jak na przykład noga matki. Bo tak jak mówiłem, jeżeli dobrze przeczytałem w opisie tego moda na hard modzie, wszyscy przeciwnicy w grze zadają obrażenia kontaktowe. Więc może być mały problem. Szczerze powiedziawszy, z tym Cenzerem nie jest jakoś strasznie. O, i dostaliśmy HP up. Niepotrzebny, szczerze mówiąc, w tym momencie, bo biorąc go, tak naprawdę nie otrzymałbym więcej niż jedno czerwone serduszko. A jeszcze dwa solharty mogę zgarnąć, więc weźmiemy go sobie później. Bo chyba z tego pokoju już wychodzić nie będę. A nawet jak będę, to znając życie, będę miał możliwość wyboru, kiedy z tego pokoju wyjść. I czemu ja non-stop dostaję Eternal Hearty? Czy ja nie znam jakiejś dodatkowej cechy Cenzera, który otrzymując obrażenia może nam wyrzucić Eternal Hearta? No nie mam zielonego pojęcia, dlaczego go mamy. W sensie, dlaczego te Eternal Hearty lecą? Przecież to jest drugi chyba Eternal Heart, który nam wyleciał. Albo to Swan Protector. Tak, to wydaje mi się, że to jest Swan Protector. Czyli teraz mogę sobie wejść tu na luzaku. Bardzo dużo czerwonych serduszek leci, więc dla mnie jest lepiej być na czerwonych serduszkach jak na solhartach. No i lecimy dalej. Kolejne czerwone serduszko. No, na razie ludzik arbuzik. To jest dopiero fala szósta. Ciekawe, bo... Ej, zniknął mi ten item. O. To słabo. Mogłem wziąć jednak ten super bandage. Zastanawiam się, czy... O, zmienimy statystyki. Tirsy 4, super, ale obrażenia są straszne. Zastanawiam się, czy rzeczywiście będziemy mogli jeszcze dostać jakieś inne itemki. O Jezu, nie no, z tymi tirsami tutaj to trochę przesadziłem. 20 fal to tak naprawdę tylko 5 zmianek. Ja nie wiem, czy w 5 zmianek jesteśmy w stanie osiągnąć dobre statystyki na D8. Raczej nie, ale sobie zwaliłem teraz to podejście strasznie. To byłoby nawet spoko, jakbyśmy mieli fajny tam efekt na pociski. Ale mając, no, tirsy 4, obrażenia 3, dajcie spokój. Ten inkubus, dobrze, że mi tu pomaga. Mam dwa razy większe obrażenia dzięki niemu. Powinienem zostać na tamtych statystykach, były całkiem niezłe. Tirsy też chyba nie mieliśmy jakieś złe, bo nie wiem, coś około 6 chyba, ale... Obrażenia bez porównania jak tutaj. A dobra, my zmianek będziemy mieli trochę więcej, bo mamy 9 volta przecież, zapomniałem o tym. Dlatego właśnie się tak dziwiłem, czemuż mam zmiankę na D8. Ile jeszcze fal? Co tu jeszcze zostało? O Jezu, jeszcze ty! Kiedy mi dacie item nowy? Dostanę coś? Jeszcze nie. O Jezu, ja mam tylko jedną bombę! Jak ja z takimi obrażeniami? To chyba rzeczywiście będę używał tego. Będę używał pocisków Mega Fatiego, które będą uderzały w Dry Baby, które będzie zadawało większe obrażenia niż moje. No, to będzie dosyć trudne do uniknięcia. O Jezu, to jest zdecydowanie trudniejsze niż myślałem, że będzie. Dobra, lecim. O tyle dobrze, że mam te czerwone serduszka na glebie, naprawdę, bez tego to bym się tutaj bardzo źle czuł. One chyba nie znikają. No, one nie znikają między kolejnymi falami, więc jest raczej luźno.
na początku Mega Fatiego trzeba zabić, mimo że on jest jedynym tu przeciwnikiem, który wystrzeliwuje pociski i tylko on mi jest w stanie odpalić Dry Baby, które no coś tam robi w porównaniu do moich statystyk. No on jest zdecydowanie najbardziej niebezpieczny. Bo na nim się nie będę skupiał i zawsze otrzymam obrażenia, a na innych jakich specjalnie się skupiać nie muszę. Dobra, dajcie mi chwilę, ja przełożę sobie pada. Mam nadzieję, że nie będziecie go słyszeć jakoś bardzo, bo on jest teraz zdecydowanie bliżej mikrofonu, jak sobie stoję przed biurkiem. Ale powinno być git. I czy to się nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. Ja cię kręcę. Nie, no przecież jak ja dostanę tutaj... Mam nadzieję, że tu nie można dostać jakiegoś hasza, bo przecież jak dostanę hasza, to ja stąd wychodzę. Z takimi statami. Weź to D8, daj mi teraz coś dobrego. Mogłem zdecydowanie zostać na tym, co już było. Jakbym nie miał cenzera, to oczywiście, tamte statystyki też były beznadziejne z uwagi na ten speed poruszania się. O, i tu mógłbym użyć Darkwana, żeby on zabił innych przeciwników. To jest niegłupi pomysł. Chodź tu, Darkwan. Dobra, luźno, luźno. Darkwan, dawaj do góry, cały czas szarżuj. Proszę cię, proszę, no. Bez ciebie ja sobie tu nie dam rady. Żółtej Gerdy nie da się zeslowować? Gerdy Junior, chyba tak. Bo cenzer na niego nie działa. Ale słabo. Dawaj, Dark One. Ja tu bez ciebie nie wyrobię. Jak Dark One'a tutaj ogarnę, to powinno być w miarę okej. O Jezu, ale tych obrażeń teraz zacząłem otrzymywać. On trochę w złym miejscu jest, nie powiem, że mi się to podoba. Przepchnę go może w prawo. Chociaż on i tak bardziej trochę w naszą stronę leci cały czas. Jeżeli wylątuję tu gdzieś na środku, żeby uderzyć któregoś z nich, powinno być ok. Dobra, i wal laserem, wal laserem, wal laserem. Super. Wal laserem. Obrażenia mogę otrzymać. Super. Jeszcze raz. O nie. Dobra, to jest ostatnia fala, gdzie mam takie beznadziejne obrażenia. Mam nadzieję. Później już powinno być lepiej. Ale dobrze wziąłem Cambion Conception. W ogóle o tym nie myślałem, ale przecież pijawę teraz dostaliśmy, która zadaje wrażenie. Akurat jeden z gorszych familiarów się trafił, jaki mógł się trafić. Ale i tak, darmowa pijawa, piechotą nie chodzi. Równie dobrze, mógłbym teraz dostać kolejnego inkubusa, co jest śmieszne. Sukubusa mógłbym dostać. Darkban byłby bardzo zły. Darkban byłby słaby akurat. Nie chciałbym Darkbana dostać. Mam bardzo dużo czerwonych serduszek i wolałbym jednak przy nich zostać. Który mi przypomina, był taki tryb w Enter the Gungeon, jeżeli dobrze kojarzę. Arena mode właśnie. Lecimy dalej. Obrażenia 8, tirsy 6. Czyli jeżeli chodzi o DPS, wyszliśmy na plus, ale nadal chyba to nie jest taki dobre. To nie są takie dobre statystyki jak wcześniej. To jest dopiero fala 9. O Boże święty, nie no dobra, rzeczywiście. Tu nie będzie tak łatwo, jak myślałem. Super troll bomby mi się mogą przydać, szczerze mówiąc. Idziemy do Lokiego. Ta fala się wydaje być łatwiejsza od poprzedniej. Eternal Heartów oczywiście nie podnoszę. Mam nadzieję, że trafi się jeszcze jakiś drugi. Wtedy rzeczywiście będę mógł chociaż sobie HP upa zgarnąć. Ale jeżeli dobrze kojarzę, z Eternal Heartów i tak HP upy są puste. W sensie nie mogę ich podnieść, żeby mieć więcej zdrowia aktualnie. Będę miał po prostu kolejny kontejner. Ej, serio? To jest chyba 20 fal na tych samych itemkach. Można to bardzo łatwo trollować oczywiście, znaczy trollować. No, wychodzimy z gry, wchodzimy i czekamy, póki nie dostaniemy jakiegoś brimstona, czegoś w tym stylu, ale... Tak, żeby za każdym razem to przejść, no... Łatwo nie będzie. Nie wiem, czy ja chcę zmieniać statystyki po raz kolejny. Te nie są złe. Obrażenia prawie 9, tirsy 6. I tu dostanę kolejnego tirzapa i ja bym rzeczywiście został przy tych moich obrażeniach w tym momencie. Divorce Papers, tirzap, tirsy 4. Zostajemy przy tych statystykach na bank. Serduszko kościane jest genialne. Akurat na ten tryb. Nic tam więcej nie biorę. Nie wiem, ile jeszcze tutaj sklepów będę miał po drodze, ale może coś dostanę i coiny by mi się chyba bardziej przydały na coś lepszego. Po jednym coinie całym dostaję. Więc na bogato tutaj lecimy. Dobra, Monstro 2.
Więc akurat on z tym laserem powinien mi tu pomóc. Ale ta fala jest przerąbana. Dobrze, że ten pokój jest bardzo duży. I dostałem rzeczywiście trochę teraz lepszą prędkość poruszania się, bo... No nie wyobrażam, szczerze mówiąc, sobie tego inaczej. Dawaj laserem, monstro dwójka. Cały czas będę starał się, żeby monstro rzeczywiście walił tym laserem w coś. Tylko najlepiej, jakby nie walił we mnie. No tak to oni się pozabijają. Kurde, ale weź nim traf, żeby rzeczywiście uderzył w przeciwnika. To jest niemożliwe. Dobra, zaraz stracę moje serduszko kościane. Wolałbym, żeby tak się jednak nie stało, więc idziemy dalej. No i nie no, Mall of the Void to tutaj byłby insta win, bo jednak ci przeciwnicy silniejsi rzeczywiście przywołują dużo słabych przeciwników. A ja powinienem zacząć się skupiać na jednym przeciwniku, a nie tak latać przez cały pokój, wydaje mi się. Monstro dwójka jest dosyć upierdliwy i to jest chyba jedyny boss, który jest tutaj mi w stanie przeskoczyć przez cały pokój od razu do mnie. Nieważne, mam mega fatiego, mam dwa kejdze. Jezu, co to jest? To jest fala dziesiąta dopiero. Muszę się podrapać po nosie, nawet nie ma chwili odpoczynku przecież. Dobra, lecimy dalej. Dwa razy Loki. O Jezu, jaka easy fala. Może dziesiąta była taka, wiecie, że... Dziesiąta fala, dlatego taka trudna. Tak mi się wydaje, że tak to musiało działać. Wali tym laserem, ale no... Nie widzę za bardzo, gdzie są ci te Loki, więc weź ich traf teraz. Ojejciu, dobra. Serduszko, serduszko. Skupmy się na tym monstro. Loki to nie jest żaden przeciwnik tak naprawdę dla nas. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś fistula mi się pojawi, bo chciałbym zobaczyć rzeczywiście skin fistuli z moją buzią na nim. I tak patrzę, patrzę i nie ma już tak dużo tych czerwonych serduszek do podniesienia. Już tak easy nie jest. Jakby mi się teraz jeszcze jakiś mnożnik na obrażenia trafił, byłoby genialnie. Albo, co ciekawe, bardzo dobrym itemem mógłby być też BFF. Pijawę zawsze... Z pijawy zawsze śmieję. To nie jest dobry jakiś familiar. Nie lubię familiarów, które mnie leczą, ale na takim trybie, gdy mam bardzo dużo czerwonych serduszek, nie przejmuję się tam szansą na devil roomy. Pijawa byłaby super do dobijania przeciwników, aby mnie leczyć. Może rzeczywiście, jak teraz otrzymam raz obrażenia za pół serduszka, postaram się zostawić te staty. Zostawić te zdrowie, jakie mam. I pozwolić może pijawie dobić jakiegoś przeciwnika. O Jezu. O Jezu, trudny będzie ten pokój, strasznie. Ciekawe, do której fali mi się uda dotrzeć. Jak uda mi się dotrzeć chociaż do 20, czyli mówię o przejściu, ale chociaż uda się dotrzeć, to ja będę zadowolony. Staram się tego monstra cały czas używać. Przecież kurde, to nie wychodzi zbyt dobrze. Przeciwnicy naprawdę tacy niewdzięczni. Wolałbym zdecydowanie bardziej Krampusa. O Jezu, Krampus, jaki tu byłby super. Krampus, który wali laserem w cztery strony, na dodatek kręci po całym pokoju. Ale on byłby easy. Rozwaliłby mi każdego tak naprawdę na tym piętrze. Nic bym się nie musiał jakoś specjalnie przejmować. Nie no, musimy się skupić na tym monstro. To jest zdecydowanie najsilniejszy przeciwnik. O dziwo, teraz bym się Lokim zajął. Bo łory czarne... O, uleczył mnie, super. Dobra, rzeczywiście, opłaca się nie brać czerwonych serduszek, gdy tylko połówkę zdrowia mam do wyleczenia. Nadal jak mam pół zdrowia obite, nie ryzykuję straty serduszkiem kościanym. Serduszka kościanego. O Jezu, totalnie nie zobaczyłem tej trollbomby. Jego też... A, dobra, jego nie zbiję do minimum. Jeszcze jest jeden war? Nie, już chyba nie. Za światów chyba mnie zaatakował. A dobra, jest! Nie wiem, jakoś nie zauważyłem. Chciałbym się na tym łoże skupić, bo wtedy widziałbym... O, ła, dobra, ja podnoszę pół. Pijawa, weź go dobij. On ma minimum zdrowia. Stój w miejscu, super. Mam nadzieję, że go Dry Baby nie dobije. No, albo war, albo to coś strzelające. Mają takie minimum zdrowia. I czemu sensor nie działa na bossów? O,
Musiałem go dobić, dobra. Strzał raz. Strzał dwa. I dawaj, pijawa, wbijaj się tu. Dobra, ja odchodzę, pijawa tam stoi. Dostanę za to pół serduszka? Mam nadzieję, że tak będzie. Trzeba oszczędzać naprawdę wszystko, co teraz mamy. Fala 12 już jest teraz za nami. Wiesz, jak ona mało bije. Jak ona nic nie bije. To, że ona wcześniej mnie wyleczyła, to był sukces. Teraz się jeszcze udało, więc nie jest źle. No nie, nie ma fistuli, jest ten. O Jezu, adwersarii podwójny chyba was bździ. Adwersarii podwójny jest bossem nie do uniknięcia. Natomiast, jeżeli są w miarę blisko siebie, to jest akurat dobra informacja, bo mogą strzelać w siebie nawzajem. No i straciłem serduszko kościane. Super, strzelajcie w siebie tak cały czas. Dobra, monstro dwójka już padł. Zostały tylko dwa razy adversary, który jest, no, jednym z najsilniejszych bossów, gdy walczymy z dwoma. Nie do uniknięcia, mówię. O, podoba mi się ten mem. Ryfek po otrzymaniu obrażeń. Zamiast powiedzieć, przyjąć obrażenia na klatę jak facet. Lepiej nie do uniknięcia. Oczywiście, że tak. Strzelajcie w siebie, proszę was. Kurde, no akurat tak poszedł. Dawajcie. No, trochę mi to średnio wychodzi. Dobra, skupię się na nim, jeden padł. Drugi już nie powinien takich problemów mega sprawić, ale no i tak jest źle. Adversary jest strasznym bossem dwa razy do dostania. No, nawet tutaj mi nie wychodzi z jednym walka. Dobra, jest git. Adversary dostanie w ogóle tego reworka graficznego. Jeżeli się nie mylę, adversary to jest dziewczyna. A zawsze byłem pewny, że to jest facet. Tak samo jak z Gerdy na samym początku, jak się zaczynało grę. Zawsze myślałem, że Gerdy to jest Gerdy, facio. A Gerdy to też dziewczyna. O, chodź tutaj. O nie, dostałem Demon Baby, najgorzej. Przywołaj mi jakąś muchę kamikadze może, co? Pijawa jakby się do niej uczepiła, byłoby super. Chodź tu, pijawo. Pijawo. Dobij go. Nie wiem, czy potrzebowałem w ogóle zdrowia, czy miałem max. Znowu adversary i jeszcze The Gate. Ale to jest straszne połączenie bossów. Losowość totalna, bo mamy jeszcze Daddy Longlegs. Daddy Longlegs to jest ten boss, który wydaje mi się jest najłatwiejszy do zabicia na początku. I wypadałoby go zabić jako pierwszego. On jest strasznie losowy, on jest zbyt losowy. Tu jest podwójny Daddy Longlegs, bo jest Daddy Longlegs jeszcze ten... coś tam. I oni mnie gonią jeszcze. Nie, nie, to jest nie do zrobienia. Jakie tu trzeba mieć itemy? Dobra, Daddy Longlegs numer jeden padł. Został jeszcze ten drugi. Drugi padł. Został sam Gate. I Adversary. No właśnie, Adversary to będzie największy problem. Jak zwykle. Padł, super. Rozwalmy te kupy. Mogę z nich dostać cokolwiek, zdrowie. Dziesiątak. Wow, na bogato. Fajnie, fajnie. Pijawa się uwzięła na niego i szczerze mówiąc spoko, on przywołuje bardzo dużo słabych przeciwników. Żeby teraz pijawa jeszcze z niego poszła na te pająki, to ja jestem w niebie. Ale to nie wiem, czy mnie leczy. Całe serduszko potrzebuje. O Jezus, ale dałem ciała. Dawaj, pijawa. Demon Baby byleby nie wchodził w to. Tak, leczy mnie cały czas. Dobra, dobra. Pijawa tu wchodzi do akcji. Ale Demon Baby ich rozwalał. Demon Baby jest najgłupszym familiarem, jakiego mogłem teraz dostać. Item słaby, no ale wezmę. CC Longlegs. Jak otrzymamy chyba obrażenia, albo czasami po prostu będzie pojawiała pająki. Nic ciekawego. Mam nadzieję, że przy 15 fali będę miał możliwość kupienia jakichś itemów. O Jezu, no i znowu ten Daddy Longlegs. Trzeba się tu będzie trochę poruszać. Ja uciekałem cały czas w jedną ze stron, to było... Niech ja miałem to uniknąć. No, jak po prostu ham ten boss. Jego trzeba zabić na pierwszego, to jest w ogóle bez dwóch zdań. Dobra. Padł. Z nimi to już jest luźno strasznie. Bosik dosyć prosty. Pijawa mogłaby się na nich uwziąć, bo oni w ostatniej formie mają dosyć mało zdrowia.
I tu już nie powinni skakać, więc Piawo, proszę cię, kochana. Do jednego się uwzięła, więc powinna tam go w końcu zabić. Ja się może zajmę kolejnymi. Tak, dostaliśmy zdrówko. Wpadnij na kolejnych. Trudno jest naprawdę ją zmusić do ataku kogoś. Dobra, tutaj bije. Ja uciekam. Dostaliśmy znowu zdrowie. Jezu, no w życiu bym się nie cieszył tak z Piawy jak w tym podejściu. Chodź tu, Piawko. Uwzięła się na jednego. Ja stamtąd spadam, żeby Demon Baby nie dobiło jednego z tych przeciwników. Oni mają bardzo mało zdrowia. O, i super. Mamy max HP. Jak ta Piawa mnie keruje? 15 fala, nic do kupienia, niestety. Serce, o! Serce, Daddy Longlegs i ten bosik, którego imienia nigdy nie jestem w stanie zapamiętać. Może odejdźmy właśnie od serca. Serce nie jest... O, super, we mnie się zrezbił. Serce nie jest w stanie chyba strzelać laserem, dopóki nie zbijemy jego zdrowia poniżej tam pewnego poziomu. No i dobra, padł najsilniejszy przeciwnik stąd. Zająłbym się sercem, zostawiłbym słabego przeciwnika z prawej strony. Ale te pociski przychodzące do mnie przez Sworn Protektora czasami trochę mnie mylą, szczerze mówiąc. Schowajmy się za Dry Baby, powinno być bezpiecznie. Został ktoś? Nie został nikt do zabicia, ale słabo. Myślałem, że Dry Baby, Dry Baby. Myślałem, że mi tutaj jeszcze pomoże ta Piawa. No nic, idziemy dalej. Okej. W miarę znośnie. Last to tu jest największy przeciwnik. Dwa razy rough, może być problem. Najfajniejszy jest Glatoni i wypadałoby go nie zabijać, bo on mi może zrobić całą walkę tu z niektórymi bossami. Dobra. Zdrowie mam maksymalne, coś mnie wyleczyło przed chwilą. Ciekawe, czy jestem cały czas w stanie dostać z nich itemy. Jakbym dostał tutaj jeszcze ćwiartkę z Grida, jakbym dostał HP upa z Glatoniego, no to byłoby super. I on mi chyba całego Enviego zabił, tak mi się wydaje, no. Żadnego Enviego tu nie widzę, super. Bardzo łatwa fala. Fala 16, najprostsza fala chyba w tym trybie. Podnieśmy coiny. Jest jedno serduszko, jeden Eternal Heart, na nic niepotrzebny. Idziemy dalej. Wow, wow. To jest niesamowity challenge, aby tu nie otrzymać o żadnych obrażeń. Skupmy się na jednym aniele. Tu jest jeszcze Isaac, co wy gadacie? Ja cię kręcę, co to jest? O dziwo, jeden anioł chyba padł, mimo że ja się skupiam totalnie na innym. Dobra, kolejny padł. O dziwo, ja mam też bardzo dużo zdrowia, myślałem, że tu będę padał jak mucha. I uwielbiam te lasery, które mają hitbox większy niż wyglądają. Przywołaj jakichś aniołków, co? Że... O, super, o. Skorzystałem z aniołków. Dobra, chwilę mam. On nie jest w stanie całego pokoju wypełnić. Nie wiedziałem tego, szczerze mówiąc. Dry Baby mamy, więc tutaj też na luzaku. Tutaj muszę bardzo być czujny, w którym miejscu stoję. Bo od rogu do rogu w życiu nie będę w stanie tutaj się poruszać. Z której strzela? Z prawej. Dobra, czyli tu jestem bezpieczny. A nie, to jednak cały pokój jest w stanie ogarnąć. Nie wiem, czemu wcześniej jakoś się zbugowało, albo teraz może dolnej części pokoju nie ogarniał. Dobra, luźno. No i cała fala 18, zostały dwie. I znowu luźno, super, że z tamtego rogu to robi. Czy chcę próbować zabijać Isaaca za pomocą Piawy? Aż tak szalony chyba nie jestem. Ale on z tej fazy nigdy nie zejdzie teraz, nie? No nie udało się. No, mówię, akurat słabo trochę, że się Demon Baby trafiło. Dobra, wezmę te pół serduszka, lecimy dalej. Znowu on! Jezu, jak ja go nienawidzę!
Najgorszy z bossów. Jeszcze czarny dev. Też do łatwych nie należy, ale... A szczerze mówiąc, jak mam wybierać z dwóch w pokoju z innymi bossami, to wolę defa jakiego. Dobra, padł. Ty jeszcze, kolego, skaczesz, ale ciebie wystarczy z pierwszej fazy zbić. Luźno, teraz już się tobą nie przejmuję. To jest przedostatnia fala. Idzie nieźle. Ciekawe, czy będę miał sklep jeszcze dostępny. Fajnie by było, jakbym rzeczywiście miał jeszcze możliwość kupienia czegoś w sklepie. Bo pieniędzy trochę mam. Dobra, pijawy. Chodźcie, chodźcie tutaj. Co ta pijawa robi? Co jej odwala? Ona to coś goni. O Jezu, dobra. Chodź tu, pijawo, kochana. Dobra, chyba się na kogoś uwzięła. Chyba mnie wyleczyła. Teraz znowu mnie wyleczyła, super. Teraz mnie nie wyleczyła, teraz też nie. No to głupie Demon Baby! Przestań mi zabierać zdrowie, Demon Baby. Gdzie jest pijawa? Na przeciwnikach. Dobra, mamy max HP. O to chodziło. Już się mogę zająć normalnie bossem. Ale carry ta pijawa. Nie wiem, sądzę, że jest... Tyle ile zdrowia mamy, tyle mi wyleczyła przez całe to podejście. Z 7 serduszek. Jest sklep bez itemu. Ale super, wow. Ekstra. Naprawdę sklep bez itemu? No sobie chyba żartujecie. 41 coinów mam. O, kluczek sobie kupię. Super, nie zmieniam statystyk, nie chcę ryzykować, mam tylko dwie zmianki z tą baterią. Chciałem sprawdzić, czy bateria będzie cały czas, jak kupię kluczyk. Niestety nie będzie, jak w sklepie na green mode'zie. Bo tak to moglibyśmy sobie zmieniać wiele razy statystyki. 35 coinów, 7 razy mógłbym jeszcze kupić baterię. Dobra, lecimy, fala 10. Hash. Okej. Hash i co? Hash z czymś się pojawił. Jak sam hash, to jest luźno. Ale coś tam jeszcze widziałem. Krampus, który mi może pomóc. Czy to nie jest Krampus, tylko Fallen? Fallen mi może pomóc z zadawaniem obrażeń Hashowi. To czemu on slowa nie dostaje? Dobra, nie no, trzeba tych obu Fallenów zabić jednak, bo... To jest bezsens, staranie się unikać pocisków Hasha naraz z Fallenem. I powiem wam, że tak jak z Cenzera się nawet cieszyłem przez całe podejście, tak teraz Cenzer nie jest dla mnie jakimś fajnym itemem. Ale dobra, mam i Sworn Protectora i Dry Baby, więc teoretycznie walka z Hashem powinna mi nie sprawić, nie powinna mi sprawić żadnych problemów. Tylko podejdźmy trochę bliżej. Zaraz on będzie przywoływał muchy i akurat muchy będą niefajne. Dopóki nie zacznie przywoływać much, ja nie muszę totalnie nic robić. Ja jestem bezpieczny. Teoretycznie na muchach mógłbym się trochę leczyć pijawą, ale... te muchy mają zbyt dużo zdrowia, żeby pijawa ubiła jakąś z nich. No, a jednak ubiła. Wydaje mi się też, że chyba pijawa może bić wiele celi naraz, więc... Wtedy rzeczywiście ma nawet sporą szansę, żeby jakąś pijawę ubić. Bo cały czas je niby też bijemy my. Wydaje... Nie, myślałem, że on krwawi. Jezu, te moje pociski tak wyglądały na haszu, jakby z niego krew leciała. Dobra, te muchy sobie idą. Nimi się przejmować nie muszę. Znowu mnie pijawa wyleczyła, ale kozak ona jest. No mówię, im dłużej gram w Isaaca, tym bardziej doceniam itemy, które kiedyś szkalowałem. Dobra, Dark Bomb, najgorzej. Darkbomb jest beznadziejny. Ze wszystkich familiarów, jakie mógłbym dostać z Devil Roomu, Darkbomb chyba jest najgorszy. Najlepszy w tym momencie byłby kolejny Incubus albo Succubus. Zwiększenie po prostu zadawania obrażeń. I ciekawy też jestem, czy to jest już rzeczywiście fala ostatnia, czy po tym jeszcze będzie Wave 20. Ale wydaje mi się, że to byłaby raczej ta chyba ostatnia fala. Ciekawe, jakie itemki wy byście wzięli, jak... No, nie wiem. Zastanawialiście się nad tym, możecie napisać w komentarzach. Czy wzięlibyście coś zamiast
czegoś, co ja wziąłem z tych itemów. Ale wydaje mi się, że takie dosyć łatwe miałem wybory. Nie miałem raczej nie wiadomo jakich tam itemów. Może rzeczywiście nie doceniłem technologii. Było technologii w jednym momencie dwa razy do wzięcia. Nie pamiętam, jakie były inne itemy. Totalnie zapomniałem, że ja tutaj będę walczył na arenie z dużą ilością przeciwników, więc nieograniczony zasięg plus możliwość przebijania się przez nieograniczoną ilość przeciwników, no byłaby mega na rękę. Rzeczywiście technologii akurat mogłem wziąć. Jak nigdy, bo no, jak mnie oglądacie, to wiecie, że nie przepadam za technologii, mimo że kiedyś to był jeden z moich ulubionych itemów, ale w nowym dodatku raczej do tych ulubionych itemów moich powróci, bo będzie się zwiększał zależnie od obrażeń. Boże, 31 marca. Pod ostatnim odcinkiem był komentarz osoby, która mówiła dokładnie, ile zostało do następnego dodatku. Możesz tak pisać pod każdym odcinkiem z Isaaca, jeżeli masz taką ochotę. Będę przypinał serduszka często. No i dobra. Większość walki z Haszem za nami, naprawdę idzie nieźle. Ja jestem w szoku, że cały czas mamy tak dużo zdrowia. Wydaje mi się, że rzeczywiście walka z Haszem nie jest tak trudna jak na przykład chyba ten poziom z dwoma adwersarami. Adversary, nie wiem jak to odmienić. Pokój, w którym dwa razy mieliśmy adversary, był chyba najgorszy. Do niego jeszcze, nie pamiętam, sam chyba był gate, też w innym pokoju. Jeden adversary, jeden gate, jeden ten trudniejszy Daddy Longlegs. No, te fale były nieciekawe. Ale tutaj git majonez. Ciekawe, czy hard mode sprawia, że rzeczywiście... A nie, przeciwnicy mają dwa razy więcej zdrowia na hard modzie, dlatego ja ich tak długo biję. Okej, okay. Mają dwa razy więcej zdrowia, plus wszyscy zadają obrażenia kontaktowe. Przypomniałem sobie, co robi ten hard mode na tym trybie. No to wydłużyłem sobie sztucznie odcinek, ale tam sztucznie, no. Trudniej jest. Więc nie jest źle. I co, to będzie ostatnia fala? Nie! Co jest? Co jest? O co chodzi? To miało mieć 20 fal! A dobra, przypomniałem sobie, to jest 20 fal zaprogramowane, a później jest endless mode. Że mamy falę w nieskończoność. Tylko jak ja mam grać z takiego endless mode'a, jak ja później już, nie wiem, jak... Itemy musiałbym jakieś dostać, żeby sobie tutaj dać radę. Nie wiem, czy powinienem go grać, bo naprawdę mam dobre statystyki. I mógłbym to grać dosyć długo, a... No teraz to już będą chyba tylko fale z gry, które się będą pojawiać totalnie losowo jeszcze na przeciwnikach dwa razy z dwa razy zwiększonymi obrażeniami. Trochę tu możemy posiedzieć, a chyba pokazałem to, co chciałem w tym modzie. No nie wiem, zagramy może jeszcze tam jedną falę. Ja się wywalę. Bo serio, jakbym bardzo się uparł na takich przeciwnikach z pijawą, można byłoby w to grać w nieskończoność chyba. A widzę, że jakoś mega się te fale nie różnią od poprzednich. Mega jakieś trudniejsze nie są. No, dużo obrażeń tak otrzymałem, więc nawet może nie będę musiał się sam zabijać tutaj. Tylko gra to zrobi za mnie. Najgorzej mówię, najgorzej z tym Demon Baby. Jakbyśmy Demon Baby nie mieli, to pijawa by tam kosiła wszystkich. I super, tych przeciwników wszystkich słabych mi pozabijał. No ale słabo. No, fale się jakoś bardzo nie różnią, więc to byłby chyba mod Arena Mode. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak macie kolejne jakieś fajne mody, ja z chęcią obczaję, piszcie. Ale tam on mi się spodobał. Jestem zadowolony, że przez 20 falę przybiłem. No, straciłem Mistrika teraz. A, już nic się nie stało. Straciłem Mistrika i co chciałem powiedzieć? Udało mi się przejść przez te 20 fal zaprogramowanych. Później są już, mówię, losowe w nieskończoność trwające. Ja jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wy też, jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Trzymajcie się i cześć!